My chcemy pokazać przykładem, że można, że warto czerpać z tego nauczania i ono dużo daje człowiekowi. Jak dużo? Wystarczyło zapytać uczestników jubileuszowych obchodów Dnia Papieskiego. Kiedy był z nami, kochaliśmy go, nie zawsze słuchali. Dziś wsłuchując się w jego słowa, które pozostawił nam przecież w różnych homiliach, w różnych encyklikach, bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jakie przesłanie niósł nie tylko Polakom, ale też Europie, a też całemu światu. Ja myślę, że to bardzo ważne, że potrafimy ciągle spotykać się wokół tego wyjątkowego dnia. Jan Paweł II zawsze zaznaczał, że rodzina jest najważniejsza. Te wszystkie nauki świętego Jana Pawła II są po prostu ponadczasowe. One w tej chwili również obowiązują, a może nawet bardziej niż w tamtych czasach. Z nauk papieża Polaka chcą czerpać młodzi ludzie. Chcą również dać coś od siebie, bo sami wiele otrzymali. W czasie Dnia Papieskiego zbieramy pieniądze na fundusz stypendialny właśnie dla nas, dla osób, które pochodzą z mniejszych miejscowości, których rodzice nie są w stanie utrzymać dzieci podczas całego toku studiów tak naprawdę. A wyjeżdżając już do dużego miasta z dalszych miejscowości, jest rodzicom trudno po prostu nas utrzymać. I właśnie też przy okazji Dnia Papieskiego prowadzona jest zbiórka na fundusz stypendialny w całej Polsce, nie tylko tutaj na Śląsku, ale w całej Polsce. Także to są takie dwa wymiary, duchowy i też w pewien sposób materialny. W województwie śląskim ze stypendiów fundacji korzysta ponad 30 uzdolnionych młodych ludzi. Średnia ich ocen jest zawsze powyżej 5,0, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 400 zł. Z jednej strony czuję się zobligowana brać udział w tym wydarzeniu, a z drugiej chcę brać, chcę to robić. Chcę promować fundację, nauczanie Jana Pawła II, bo wiem, że to jest dobre dzieło. W dziele Nowego Tysiąclecia uczestniczy również Klub Inteligencji Katolickiej. Jego członkowie chcą być dla młodych ludzi wsparciem. Zostaliśmy wytypowani w zasadzie jako pierwsi partnerzy i na puszkach, do których zbiera się na dzieło Nowego Tysiąclecia, na stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z małych miast, miasteczek, jest logo KIK-u. Zobowiązuje nas to na pewno i od wielu lat utrzymujemy kontakt z pierwszymi uczniami, stypendystami, ze studentami, a teraz już kończącymi studia. Mamy już takich znajomych, którzy ukończyli studia i to po prostu jest satysfakcją dla nas, że spotykamy się z nimi, że możemy mówić o tym, w jaki sposób dorastali, jak naprawdę we właściwy sposób te pieniądze są spożytkowane. Zabrzański Dzień Papieski uświetnił chór Magnificat. Tworzą miejsca pracy, korzystają z lokalnych zasobów i nierzadko kultywują rodzinne tradycje. Małe i średnie przedsiębiorstwa, bo o nich mowa, stanowią siłę napędową współczesnej gospodarki. Ci sami przedsiębiorcy wciąż jednak muszą zmagać się z licznymi obciążeniami i wyzwaniami. Globalizacja i jej skutki, wielkie napięcia pomiędzy południem a północą, mówiąc w skrócie, kryzys demograficzny na całym świecie, bo są miejsca, gdzie jest za dużo ludzi, a są takie, gdzie ich jest za mało i rodzi się za mało. Również problemy związane z klimatem i z ochroną środowiska generalnie. W tym wszystkim muszą się znaleźć małe i średnie firmy, które są rdzeniem, krwiobiegiem każdej gospodarki, także w Polsce. Jak w obliczu tych zagrożeń na poziomie mikro powinni zachować się przedsiębiorcy? Jak działać na poziomie makro i rozruszać gospodarkę? Odpowiedzi na te pytania poszukują goście kongresu z Polski i zagranicy. Znaczącą część tych obrad poświęcimy również
relacją między nauką, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami, relacją między przedsiębiorcami i samorządem terytorialnym oraz regulacją, które obowiązują w Unii Europejskiej, które powinny wspierać rozwój przedsiębiorczości. Do dzielenia się dobrymi praktykami i dyskusji o współpracy nauki, biznesu i samorządu przystąpili przedstawiciele rządu, samorządowcy i przede wszystkim przedsiębiorcy. Dobrze zrozumieliśmy dość dawno, że małe i średnie przedsiębiorstwa są tak naprawdę solą przedsiębiorczości. My często nie doceniamy właśnie tych małych i średnich przedsiębiorstw, stąd często te przedsiębiorstwa borykają się z takimi banalnymi trudnościami. Małemu jest trudniej, a razem można więcej. Natomiast zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój i w przeobrażania jest tak ogromne, że widzimy dziś na rynku polskim duże poruszenie. Dlatego samorządowcy są zobowiązani wspierać to działanie i właśnie doprowadzać do takich sytuacji, w których dzielimy się dobrymi praktykami. Ja się bardzo cieszę, że takie wydarzenia jak to mają miejsce tutaj w Katowicach, które w mojej ocenie jest takim sercem przemysłowym naszego kraju. Pozwala to nam skoncentrowanie tych osób, które się zajmują, które są decydentami, które chcą również wziąć udział w takich wydarzeniach w sensie biznesowym. Daje im to możliwość rozwinięcia skrzydeł, na pewno spotkać nowe osoby, nowe możliwości, rozszerzyć również swoją działalność, więc uważam, że jest to bardzo istotne. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach potrwa do środy. Na pewno jest takie globalne spojrzenie na gospodarkę, globalne spojrzenie i powiedzenie o swoich problemach, no bo tak na co dzień mali przedsiębiorcy nie mają takiej możliwości wypowiedzenia się, powiedzenia co ich boli, gdzie są problemy. Tutaj w tym miejscu jest na to szansa, spotykają się i politycy na najwyższym poziomie, duże firmy, no i małe firmy. W debacie gospodarczej i to na skalę międzynarodową bierze udział ponad 6 tysięcy osób. To świadczy o tym, że jednak zapotrzebowanie na to, żeby raz w roku zatrzymać się, ten wymiar międzynarodowy i ta luka, którą jeszcze posiadamy wciąż w niechęci, w braku kapitału do głębszej współpracy międzynarodowej, będzie wypełniona faktem, że przyjechały delegacje z 47 państw na ten kongres, co też jest kolejnym jakimś takim małym rekordem. W trakcie trwania kongresu organizatorzy zaplanowali także liczne warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania poza murami Centrum Kongresowego. Przez 3 dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach obradowano nad przyszłością małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wielu dziedzin, m.in. budownictwa. Nasze budownictwo wymaga ciągłych wezwań. Nowe technologie są trudne w realizacji, ale ułatwiają nam życie i z tym musimy się liczyć, żeby poznawać technologie i również w Zabrzu je na bieżąco przedstawiać naszym mieszkańcom. Jedną z podstaw biznesu jest nawiązywanie nowych kontaktów, co katowicki kongres bez wątpienia umożliwiał. Takie spotkania z ludźmi biznesu, z ludźmi, którzy zajmują się jak my, budowaniem mieszkań, odnawianiem, rewitalizacją zasobów, to jest źródło do sukcesu. Nowe technologie, nowe spotkania, nowe kontakty owocują w przyszłości. Ludzie, którzy tutaj są fachowcami naprawdę dużego kalibru i spotkanie z takimi ludźmi owocuje na przyszłość. Wśród licznych paneli znalazł się również ten zorganizowany przez Śląskie Urzędy Pracy. Wymieniliśmy się doświadczeniami z pracodawcami. To, czego im brakuje, poznaliśmy ich oczekiwania i wierzę w to, że te działania, te informacje, które zostały tutaj uzyskane ze strony pracodawców, przyniosą w przyszłości lepszy efekt naszej współpracy. Dzięki uczestnictwu gości z zagranicy polscy specjaliści mogli nie tylko wymienić się doświadczeniami, ale i podpatrzeć dobre praktyki stosowane w innych krajach. Wymiana informacji dotyczącej współpracy instytucji rynku pracy z podmiotami, z partnerami społecznymi jest bardzo cennym elementem. Porównanie tego do rynku europejskiego, do rynku światowego powoduje, że uczymy się nowych rozwiązań, a powoli staramy się te rozwiązania wdrażać na nasz rynek. Wiadomo, że nie wszystkie rozwiązania europejskie jesteśmy w stanie tu i teraz wprowadzić na nasz rynek, ale dobre praktyki, dobre doświadczenia są cenne i inspirują nas do działań w ramach projektów lub też w ramach naszej ustawy.
Kongresowi towarzyszyły także targi biznesowe, na których można było znaleźć oferty firm oraz poszczególnych regionów oraz miast, m.in. Zabrza, które było głównym samorządowym partnerem kongresu. Zarówno targi, jak i kongres były doskonałą okazją do zdobycia niezbędnego doświadczenia oraz nawiązania kontaktu przez osoby, które swoją przygodę z biznesem dopiero zaczynają lub zaczęły ją niedawno. Tego typu wydarzenia są bardzo dobrym miejscem, przede wszystkim dlatego, że są zapraszani tutaj praktycy. Praktycy biznesu, osoby, które mają doświadczenia i również osoby, które poniosły pewnego rodzaju porażki w biznesie. Najlepiej się uczyć jednak od kogoś niż bezpośrednio na swoich błędach. Także jak najbardziej tak. W Polsce jest duży problem kompleksów, tak, że chcemy działać na swoim własnym rynku, na swoim podwórku, natomiast boimy się wychodzić na rynki zagraniczne. Dzięki temu, że to jest kongres europejski, jesteśmy w stanie zobaczyć, że na tych innych rynkach wcale nie jest trudniej i że warto w tym momencie rozwijać swój biznes również ogólnopolsko, jak i globalnie. To był już piąty Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowany przez obchodzącą w tym roku 25-lecie Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Cieszymy się, że nasi lekarze potrafili te wszystkie trudności pokonać i zdobyć to mistrzostwo. Mowa o kolejnym sukcesie zabrzeńskich medyków, czyli złocie, które drużyna wywalczyła w turnieju piłkarskim na Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem. To kolejny sukces po triumfie na Mistrzostwach Świata. Mam tą przyjemność, że jestem kapitanem drużyny od 11 lat. I ciągle staram się wspólnie z moimi kolegami pracować nad naszą tężyzną fizyczną, dawać tym samym przykład naszym pacjentom, naszym dzieciom, że nie tylko potrafimy ciężko pracować, ale również pracować i trenować. Na ręce kapitana drużyny gratulacje dla zespołu złożyli władze miasta oraz radni. Wielkim sukcesem zakończył się wczorajszy mecz piłkarski i jak doliczyliśmy się aż 6 zawodników i oczywiście prawie cała ławka trenerska, to są osoby ściśle związane w przeszłości także z zabrzeńskim sportem, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jak widać, sportem Zabrze stoi nie tylko sportem tym profesjonalnym, ale także tym sportem amatorskim. Podczas sesji poruszony został także temat inwentaryzacji zasobów IT. Wyniki analiz przeprowadzonych w 118 jednostkach oraz aktualne potrzeby dotyczące usług teleinformatycznych przedstawiła sekretarz miasta Ewa Weber. Szczegóły tych prac będą przedstawiane właśnie 15 października na Komisji Budżetu Inwestycji. Drugi etap prac został praktycznie zakończony, bo projekt uchwały e-Zabrze został przygotowany. W pierwszej kolejności będziemy go chcieli właśnie 15 października przedstawić też na komisji. Później projekt ten pójdzie na wszystkie komisje i dopiero będzie przedłożony jako projekt uchwały. Zebranym na sesji przedstawiono także koncepcję utworzenia w zrewitalizowanej poprzemysłowej przestrzeni miejskiej Parku Kulturowego. Będziemy chcieli zgłaszać do pomnika historii obszary, które na powierzchni będą objęte parkiem kulturowym, natomiast wyrobiska będą objęte wpisem do rejestru zabytków. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że jako muzeum zgłosiliśmy wszystkie wyrobiska do rejestru zabytków i do końca roku proces wpisywania tych obiektów powinien być zakończony. Tam, gdzie te wpisy były dokonane wcześniej, porządkujemy te zapisy również wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To wszystko powinno być zakończone do końca tego roku. Równocześnie chcemy zaproponować dla tych obiektów na powierzchni procedurę objęcia ich parkiem kulturowym. Podczas sesji radni przyjęli do realizacji 10 projektów uchwał. Rada wybrała także ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach. To wyjątkowy dzień pod wieloma względami. Warto więc spędzić go na sportowo, przekonują pedagodzy z zespołu szkół sportowych, bo to przecież najlepszy sposób na integrację. To jest dzień, w którym młodzież razem z nami świętuje, bo podchodzimy do tego, że to święto nie jest tylko i wyłącznie świętem nauczycieli, świętem trenerów, też świętem dzieci i rodziców, bo rodzice uczestniczą w wychowaniu i współpracując z nami w tym procesie dydaktyczno-wychowawczym wchodzą w skład społeczności. Rozgrywanie krótkich meczów piłki ręcznej w Dniu Nauczyciela to w Zespole Szkół Sportowych już tradycja. Placówka ma kim i czym się pochwalić, podkreśla jej dyrektor. Zwycięstwami, medalami, wicemistrzostwem Polski w ubiegłym roku w piłce ręcznej możemy się pochwalić wynikami dydaktycznymi, bo sportowiec to już nie tylko ten, który gra w piłkę czy ćwiczy, ale również ten, który osiąga bardzo wysokie wyniki w dydaktyce. Drugie miejsce w Zabrzu po sprawdzianie szkół podstawowych, to mówi samo za siebie. Uczniowie na takie pochwały odpowiadają krótko. To zasługa nauczycieli. Co takiego fajnego jest w Twojej szkole? Co warto promować? Nauczyciele. Dlaczego nauczyciele są tacy fajni? No bo
dużo nie zadają i są naprawdę sympatyczni. W Sportowym Dniu Edukacji Narodowej udział wzięli również przedstawiciele władz miasta i Wydziału Oświaty. Spotkanie było również okazją do małego podsumowania. To święto obchodzą nie tylko nauczyciele, ale całe środowiska, pracownicy szkoły, ci administracyjni, ci obsługowi. To jest kolejna grupa około 1000 osób. Także sumując, bez dzieci i uczniów to jest już 3,5 tysiąca osób, prawie w 140 placówkach, mówiąc o każdej placówce z osobna, bo są oczywiście zespoły, w których są 3-4 placówki. Pozostaje zapytać o jedno. Czego Wam życzyć? Sukcesów, wyników i sali gimnastycznej. Żeby dalej rozwijać się w sporcie, żeby mieć dobre oceny. Zdrowia przede wszystkim, bo to w naszej szkole to przede wszystkim dużo uczniów właśnie tutaj czasami takie kontuzje ma groźne. To jest najważniejsze, zdrowie. A tego ostatniego i my również życzymy w nadmiarze. Obok rodziców to właśnie nauczyciele mają duży wpływ na rozwój i wychowanie dziecka. Motywują do nauki, wspierają w trudnych chwilach i kształtują charakter. Dlatego tak ważne jest, by w codziennej pracy nauczycielom towarzyszyły zaangażowanie, pasja i entuzjazm. To wspaniali ludzie, którzy potrafią porwać w przygodę nie tylko tą w szkole, ale myślę, że w tą przygodę, która wykracza daleko poza szkołę. Dumna jestem z naszych zabrzeńskich nauczycieli, bo to ludzie, którzy mają w sobie ogrom pasji, to ludzie, którzy dzielą się swoimi dobrymi praktykami, wiedzą, umiejętnościami, ale to ludzie, którzy kochają drugiego człowieka. Chociaż to niełatwy i odpowiedzialny zawód, to pedagodzy zgodnie podkreślają, że przynosi im wiele satysfakcji i zadowolenia. Zawód nauczyciela to zawód, który trzeba kochać i myślę, że jeżeli nauczyciel kocha to, co robi, to nie jest to żadne wyrzeczenie, jest to po prostu przyjemność. Praca z dziećmi, ja pracuję w przedszkolu, szczególnie tymi małymi, to naprawdę duża, duża radość. Zawód rzeczywiście nauczyciela jest bardzo, bardzo trudny, ale jeżeli się ma pasję i, że tak powiem, poświęca się temu całą swoją osobę, to wtedy przynoszą, wtedy są wspaniałe efekty, wtedy są cudowne jakby chwile zwrotne, kiedy się wierzy w to, że rzeczywiście wybrało się właściwą drogę. Dzień Edukacji Narodowej był okazją do uhonorowania tych, którzy swój zawód traktują jak misję, a obowiązki wykonują z ogromnym zaangażowaniem. Za szczególne zasługi dla oświaty zabrzeńscy nauczyciele odebrali m.in. najwyższe odznaczenia resortowe przyznawane przez ministra edukacji narodowej. Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie, ponieważ pracuję już ponad ćwierć wieku w tym zawodzie jako nauczyciel, jako zastępca dyrektora, teraz jako dyrektor szkoły już od kilkunastu lat i pracujemy w tym zawodzie bez nadziei na szczególne wyróżnienia. Pracujemy dla młodych ludzi i jak obserwuję naszych absolwentów, jak się toczą potem ich kariery, zostają pisarzami, prawnikami, lekarzami, są porządnymi ludźmi, to widzimy, że nasza praca ma sens. I taki medal to jest niezwykły honor, to jest w pewnym sensie ukoronowanie naszej pracy. Trud i zaangażowanie zabrzeńskich nauczycieli docenili także śląski kurator oświaty oraz prezydent miasta Zabrze, wręczając grupie pedagogów nagrody. Na scenie Teatru Nowego w Zabrzu gratulacje odebrała również laureatka plebiscytu zorganizowanego przez redakcję Głosu Zabrze i Rudy Śląskiej. Nauczycielem roku została Halina Molińska, pracująca w przedszkolu nr 49 w Zabrzu. Bardzo trudne są początki tej pracy z dzieckiem, kiedy to dziecko przychodzi do przedszkola, kiedy my musimy poznać każdą osobę, każde dzieciątko indywidualnie I jeżeli już wypracujemy jakiś sposób na dalszą pracę, kiedy wiemy już jak postępować i wiemy w jaki sposób się bawić, to już później jest coraz lepiej i ta praca przebiega z samą radością. Jest przedszkole sześciooddziałowe, 150 dzieci. No mam wspaniały personel, wspaniałych rodziców i właśnie dowodem tego jest dzisiaj ten tytuł. Wygrała moja nauczycielka plebiscyt, nauczyciele
roku i po raz pierwszy w historii Głosu Zabrza nauczyciel przedszkola. Jestem dumna. Miasto Zabrze od kilku lat mocno stawia na edukację. Konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia. W tym roku do użytku dzieci zostało oddane nowo wybudowane przedszkole w Zabrzu Mikulczycach. Przeprowadzono kolejne termomodernizacje placówek oświatowych, wśród których znalazł się zabytkowy gmach pierwszego liceum ogólnokształcącego. Ta inwestycja zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Modernizacja roku 2014. Uczymy się w przepięknej szkole, która ma 85-letnią tradycję i dzięki termomodernizacji odzyskała dawny blask. Kilka lat temu pani prezydent podniosła tę rękawicę i zaczęła modernizować placówki oświatowe. Dzięki temu kilkadziesiąt już się udało zrobić, a kilkanaście następnych już jest gotowych do podjęcia tego wyzwania. Oczywiście nie da się tego zrobić bez wkładu samorządu, bez wkładu pani prezydent i radnych, dlatego że potrzebne są środki zabezpieczone w budżecie na wkład własny. Bo nie dość, że jest ilość tych szkół odpowiednia, to jeszcze też za tym idzie jakość. Także nie tylko, że jest zrobione dużo, ale że jest zrobione dobrze. Zabrzeńska oświata to także liczne programy i projekty, innowacje pedagogiczne. W 2014 roku z budżetu miasta na oświatę przekazano aż 244 miliony złotych. We'll be right back.